tak zmniejsza się dochody z tytułu składki zdrowotnej opłacanej za pobierane świadczenia o kwotę 427 zł. Zwiększa się, a zmniejsza się szokem planowanych dochodów na dodatki budżetowe o kwotę 10 900 zł. Jeżeli chodzi o wydatki budżetowe, proponuje się zwiększenia w wysokości 136 301 zł, zmniejszenia w kwocie 146 774 zł. Co przedstawiam, daje zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 10 473 zł. Proponowane zmiany w zakresie wydatków wynikają głównie z propozycji przedstawionych przez kierowników jednostek organizacyjnych, głównie oświatowych, jak również propozycji przedstawionych przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. I tak, jeżeli chodzi o zmiany w zakresie jednostek oświatowych, dotyczą one głównie doszacowania kosztów, realnych kosztów wynagrodzeń, doszacowania realnych kosztów związanych z zakupem energii, to jest gazu, prądu oraz wydatków rzeczowych, jak i usług, w tym ścieku. I tak pokrótce, ja może się skupię na tych większych kwotach. Od pozycji 1 do pozycji 5 proponowane zmiany dotyczą planu finansowego Urzędu Gminy. Zmniejsza się wydatki na drogę w Olesinie, kwota 70 tysięcy zł, zmniejsza się wydatki, planowane wydatki na plac zabaw w Skórowie, kwota 14 tysięcy zł, zwiększa się wydatki na z przeznaczeniem na pobyt dzieci w innych przedszkolach, kwota 30 tysięcy zł. Od pozycji 6 do pozycji 17, strona 8 i 9, proponowane zmiany dotyczą gimnazjum w Skórowie. I tak, pozycja 6, zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia nauczycieli poza 7,5 tysiąca zł. Zwiększenie planowanych wydatków na zakup gazu i energii. Pozycja numer 8, poza 10 tysięcy zł. Pozycja numer 9, zwiększenie planowanych wydatków na ścieki poza 1000 zł. Od pozycji numer 18 do pozycji numer 30 zmiany w planie finansowym wydatków szkoły w Skórowie, zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli, kwota 17,3 zł, pozycja numer 18. Zakup materiałów remontowych, pozycja numer 19, zwiększenie planowanych wydatków na kwotę 1500 zł, pozycja numer 20. Zwiększenie planowanych wydatków na prąd i gaz, kwota 8 tysięcy zł. 26, pozycja, zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia stołówce szkolnej, kwota 11 550 zł. Od pozycji 31 do pozycji 38, zmiany w planie finansowym przy szkole w Skórowie. I tak proponuje się zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Pozycja numer 32 w związku z dobudowaniem nowej części przedszkola, kwota 1500 zł. Zakup pomocy naukowej, pozycja numer 33, zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1500 zł. I pozycja numer 34, zwiększenie planowanych wydatków zakupów pozostałych, czyli ścieki 970 zł. Zmiany obejmują także zmiany planu finansowego zespołu placówek oświatowych w Klemendowicach, zarówno szkoły podstawowej, jak i przedszkola. Tutaj nastąpiły oszczędności na wynagrodzeniach nauczycieli, zmniejszenie planowanych wydatków, pozycja numer 42, kwota 10 tysięcy zł, składki ZUS, zmniejszenie planowanych wydatków, pozycja numer 43. Kwota 2000 zł. Natomiast proponuje się zwiększyć planowane wydatki przedszkolu. Pozycja numer 48, kwota 3,5 tysiąca zł. Od pozycji numer 58 do pozycji numer 70, zmiany w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórowie.
zmniejszenie planowane, spotykam numer 58, zmniejszenie planowanych wydatków na zasiłki pomoc na duże, kwota 10 tysięcy złotych, zmniejszenie planowanych wydatków na dożywianie ofert, kwota 10 tysięcy złotych, pozycja numer 59. Pozycja numer 69 i 70 wynikają z decyzji wojewody lubelskiego. Pozycja numer 69, zwiększenie planowanych wydatków na składkę zdrowotną, kwota 427 zł. Pozycja numer 70, zmniejszenie planowanych wydatków na zasiłki okresowe, kwota 10 900 zł. W wyniku dokonanych zmian wynik finansowy nie został naruszony. Zwiększenie planowanych wydatków ma albo pokrycie w zmniejszeniu innych rodzajowo wydatków, albo w zwiększeniu dochodów. Proszę przejść do pytania. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Widzę. W takim razie proszę pana przewodniczącego Burdaka o przedstawienie stanowiska Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała zmiany w tym projekcie, zmiany w budżecie na 2014 rok. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Kurów na rok 2014? Proszę o podjęcie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Dziękuję. Zmiany w sprawie budżetu gminy na rok 2014. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego punktu. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę. Jeżeli są, będą kierowane do pana wójta, to proszę je przedstawić, a później na piśmie panu wójtowi. I pan wójt odpowie na następnej sesji na te ewentualne zapytania. Proszę bardzo pana Ruda. Przewodniczący, szanowni państwo, występuję w imieniu mieszkańców ulicy Głowackiego, dla których od pewnego czasu dużym problemem stał się ruch na tejże ulicy. Sam mieszkam na ulicy Głowackiego, więc doskonale ich rozumiem. Po otwarciu obwodnicy ten ruch zwiększył się kilkukrotnie. To jest w tej chwili najbardziej ruchliwa ulica w naszej miejscowości. Doszedł zwiększony ruch osobowy, samochodów dostawczych, ale największym problemem są tiry. Tak jak kolega Żaba mówił, że ciężarówki z gazem rozjeżdżają wrzodzoną gaź, tak tiry rozjeżdżają ulicę Głowackiego. Mieszkańcy są zdeskalowani do tego stopnia, że w rozmowach z nimi padały nawet takie zdania, że są chętni, żeby zrobić poprawę. Dlaczego? Po otwarciu obwodnicy były znaki zakazujące wjazdu ciężarówką powyżej 10 ton. Od strony dwupasmówki i od strony ulicy Lubelskiej. Specjalnie dzisiaj przejechałem naszą całą ulicę i nie znalazłem żadnego znaku zabraniającego wjazdu tym samochodom. A na co się skarżą mieszkańcy? Przede wszystkim przejeżdżający taki samochód powoduje dosłowne wyżrzenie budynku. Kto nie mieszka przy tej ulicy, może nie wie, ale tak jest. Zarysowują się ściany, pękają sufity. Do tego dochodzi hałas dzień i nocy, bo najczęściej one jeżdżą nocą. Co jeszcze więcej? Istnieje niebezpieczeństwo, przecież oglądaliśmy nieraz kroniki telewizyjne z wypadków, kiedy albo zmęczony kierowca, albo jakiś defekt techniczny powodował, że tir wjechał w mieszkanie. A przecież szczególnie blisko centrum te budynki są bardzo blisko szosy, dosłownie 2-3 metry. Do tego ta nasza ulica nie jest przystosowana do tak ciężkich samochodów. Horrorem jest na przykład mijanie się z takim tirem przy Nowym Rynku. One notorycznie ścinają te zakręty. Sam przeżyłem sytuacje takie bardzo niebezpieczne, kiedy dosłownie ocierają się moje usta. I chciałbym wystąpić z takim apelem, żeby ustawiono znak zakaz wjazdu
z obydwu stron Głowackiego, żeby ten problem jakoś rozwiązać. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie ma. No to teraz, czy ktoś z sołtysów chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, sołtys Kamiński. Ja mam pytanie do Pana Prezesa Żuku. Podwyższa się cenę wody, ale ja mam pytanie, czy wszystkie gospodarstwa są opomiarowane? Bo może zużycie wody jest duże, bardzo duże, bo wiadomo, jak jest ryczał, to leje wodę i jak nie jest opomiarowane, to my może będziemy płacić za tych wszystkich, którzy dożywają wodę, a nie płacą. I ile jest zaległość w płatnościach? Jeśli chodzi o ryczałty, to wczoraj na komisji wspominałem, wczoraj miałem dane jeszcze wcześniejsze, czyli z tam 4 grudnia, było 33 ryczałty. Do dnia dzisiejszego 2 zostały zlikwidowane. Wspominałem, że w zasadzie pozostały tylko ryczałty w gospodarstwach, do których jest bardzo ciężko po prostu. W których bardzo ciężko jest założyć wodomierz główny ze względu na to, że często przy łączach, które były tam kilkadziesiąt lat temu budowane, często przebiegają pod budynkami mieszkalnymi. Tutaj z reguły to chodzi o te wsie, gdzieś tam na północy tutaj gminy. Tutaj no, część ryczałtów też pozostała w bloku pomorskim przy ulicy 1 Armii Wojska Polskiego. Tutaj zakład występował do zarządu tej wspólnoty z propozycją zamontowania studni wodomierzowej, żeby opomiarować i rozliczać tą wspólnotę na podstawie wodomierza głównego. I no, niestety no, nasza propozycja nie spotkała się z aprobatą. Dlatego także mówię, no, tych ryczałtów jest w tym momencie raptem 31. Tutaj też należy też wziąć pod uwagę, że nie zawsze jest tak, że te osoby, te gospodarstwa, które rozliczają się na podstawie ryczałtu, akurat, no nie wiem, mniej płacą. Często jest tak, że przy ryczałcie, jak były prowadzone ankiety kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, wówczas były podawane dane, często zawyżone, których sami odbiorcy wody nie są świadomi. Podawane były powiedzmy 4 osoby zamieszkujące, 2 samochody, jakieś tam gospodarstwo rolne, gdzie to z czasem wiadomo nastąpiły jakieś zmiany, a te zmiany nie zostały uwzględnione ze względu na to, że no, nikt nam tego nie zgłosił i naliczane są opłaty po tych danych, jakie uzyskaliśmy wcześniej podczas podpisywania umów. Także jeśli chodzi o zapytanie, jeśli chodzi o zadłużenie. Jeśli chodzi o zaległości na dzień 4 grudnia 2017 roku jest 44 721 zł 69 groszy. To są zaległości zarówno za wodę, jak i za ściepy. Jeśli chodzi akurat miejscowościami, mogę podać, jakie są zaległości. Barłogi akurat nie zalegają, Bronisławka 171,14, Brzozowa Garść 102,99, Buchałowice 1793,92, Kosztów 1507 zł 81 groszy, Gęba 752,38, Klementowice 2976,59, Kłoda 384,26, Kurów 26 697,19, Łąkoć 1157,1, Marianka 79,19, Olesień 1338,31, Łąk 4018,22, Posiołek 27,38, Szumów 1573,95,
pozycja. Szumu nie ma zaległości, zasnawie nie ma zaległości, no. Wygoda nie ma zaległości. I jeszcze są zaległości firm tutaj lokalizowanych w naszej gminie. Zaległości są w wysokości 2141,25. Tutaj też wspominałem wczoraj na komisji urzędowej, że tutaj zakład prowadzi szczął postępowania odnośnie odcięcia dostaw wody do 53 odbiorców właśnie ze względu na zaległości, jeśli chodzi o regulowanie należności wody i dziękuję. Proszę bardzo, panie radny. Co do wody pobrania do ryczałtu, to ja bym do tego, żeby dochodzić do najmniejszej liczby tych ryczałtowców, bo ja chętnie bym przeszedł na ryczałt. Bo cztery osoby, jak zamieszkuję, wyliczymy mi 100 metrów tam zużycia wody, ja za to płacę. Tylko będę lał sobie wodę na grządkę, na wszędzie i to będzie w stratach wtedy zakładu. I my będziemy za niego płacić, bo on nie płaci za przeciętny limit, ile na członka rodziny przypada, nie? Ja widziałem, jak to się odbywa, bo ja to oszczędzam wodę, bo a taki ryczałtowiec on nie oszczędza wody. I to idzie w sprawy zakładu. To idzie w sprawy zakładu. I jeszcze ja jestem przy głosie jako sołtys, chciałbym tutaj wrócić do postulatu, jaki był w tamtej kadencji o podwyższenie sołtysom procentu od podatku. Dlaczego? Wprowadzone są te blankiety, jak już słyszałem na początku tamtej kadencji, bardzo dużo ludzi wpłaca w banku. Sołtys ma tylko jedyny dochód od kwoty, jaką zbierze, co mu ludzie przyniosą. A jak część ludzi płaci z danej wioski, nieduża jest, pójdzie do banku, bo odbiera emeryturę, ten sołtys ma grosze, a? Ma dużo obowiązków, rozwieść, nakazy, rozwieść upomnienia, podatek, różne rzeczy. I ja postulowałem wtedy, jakoś to miały być sprawy rozpatrzone, miałem tu konsultację, jak to jest w innych gminach, były przeprowadzone, ale do końca nie było to doprowadzone i chciałbym w tej kadencji to wznowić. No może ja mam. Dziękuję. Pozwólcie Państwo, mam jeszcze jedno zapytanie, nie wiem, czy adresatem Pan Przewodniczący, jako doświadczony radnik, czy Pani Sekretarz. Otóż myślę, że dobrze byłoby zorganizować szkolenie dla radnych, tych, którzy są pierwszy raz. Podobno taka możliwość istnieje. Bo myślę, że to by nam pomogło. Jest dwie możliwości. Jedne jest szkolenie, drugie jest zamówienie odpowiednich książek, które samemu można przeczytać, jakie są szkoleniowości. I mi wydaje się, że te podręczniki, które zresztą będą się zgłaszały, są rzeczą tańszą, bo to samo, co jest w książce, bo to przeczyta, za to trzeba zapłacić. Wydaje mi się, że chyba będzie to z korzyścią dla nas wszystkich, bo to aż tak nie ma wiele rzeczy, żeby tej działalności, czy w budżecie, czy interpelacje, no oczywiście mamy statut, mamy regulamin, to tam wszystko jest. Wydaje mi się, że tutaj... Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, Pani Sołtys. Ja chciałabym zapytać, bo widzę, że tutaj radni mają budżet na 2015 rok. My wysokości nie mamy. I jestem właśnie ciekawa, czy jest uwzględniona droga, znaczy asfalt do Marianki. Bo mieszkańcy bardzo by chcieli w przyszłym roku. Materiały na sesję tą budżetową wyślemy dwa tygodnie przed sesją i w tym projekcie będzie się może zobaczyć. Myślę, że już czas nas
nagle, że trzeba by było jak najszybciej, bo tak czas na świąt. Czy ktoś jeszcze chciałby zaprezentować? Nie widzę. A, nie wiem, panie radny Purtek, pan chciał zabrać się na sprawach. Czy mogę? No, ja panu zezwam. Założę okulary, żeby poważnie wyglądał. Sprawa poważnie. Chciałbym powiedzieć parę słów o pszczołach, ponieważ jestem tutaj jedynym pszczelarzem w tym gronie, chociaż tak prezesów jest tutaj ze trzech, a pszczelarz jeden. Nie wiem, od czego mam zacząć. Od początku. Od miodu. Od początku. No to dobrze. Pierwsza wzmianka o pszczołach jest zanotowana 7 wieków przed narodzeniem Chrystusa w Egipcie. Gdzieś tam była jakaś rzeźba. Druga wzmianka na Krecie. Nie na takim, co chodzi, tylko na Krecie. 3 wieki przed narodzeniem Chrystusa był wybity denar jakiejś bogini z wizerunkiem pszczoły. Więc związki pszczoły z człowiekiem są bardzo stare. W świecie występuje 80% gatunków roślin, które są obcopylne, więc muszą być zapylane przez owady. A pośród owadów, takich jak żmiele, dzikie pszczoły, 80% tych zapylaczy to są pszczoły hodowane przez człowieka z pasieka. Najpierw były dzikie pszczoły, potem je zaczęto domawiać, to chyba jest złe określenie. Była to barć tak zwana, dziupla w drzewie, w której siedziały pszczoły. Naturalnych dziupla, a potem